tu miesza się jakaś taka potworność i monumentalność z kolei z fascynacją, bo to coś, co jest wielkie, może być przytłaczające, ale też i fascynujące jednocześnie, tak? Na niektórych tych zdjęć są takie punkty, które bardzo mi przypominają Warszawę sprzed 15 lat. Chaotyczny handel z milionami różnych kolorowych reklam. Jakieś szaleństwo tego wszystkiego. Tematyka jego powieści myślę, że może dotrzeć do każdego, bo on się zajmuje nie sprawami polskimi, tylko właśnie uniwersalnymi tematami. Przyszłością, tym jak będzie wyglądała relacja człowieka z drugim człowiekiem, relacja człowieka z maszynami kiedyś tam. I myślę, że to znakomicie streszcza różne nadzieje i lęki współczesnego człowieka.